Drodzy widzowie, witamy na kolejnym odcinku programu Gaszowickiej Piłki. Dzisiaj w pierwszym programie w 2023 roku naszym gościem jest trener pierwszego zespołu Krzysiu Polczyk. Witam wszystkich serdecznie, kibiców Dębu Gaszowice oraz sympatyków tego klubu. No i Ciebie, Bogdan. Krzysiu, sezon 2022 można by nazwać, że był zmiennym i to bardzo zmiennym. Pierwsza część okresu, czyli runda wiosenna w wykonaniu Twojego zespołu była znakomita. Kibice Dębu, przypuszczam, że nawet nie spodziewali się, że tak pięknie się to zakończy. Czyli uczcienie 75-lecia klubu wyszło fenomenalnie. No tak, no, dążeniem tego klubu, zespołu oraz nas tutaj, którzy przygotowywali ten zespół, było osiągnięcie tego celu, czyli awansu. Była to fajna okazja, bo rocznica klubu, powstania klubu. Udało się, no nie mówimy, że to luźno przeszło, łatwo, bez przeszkód, ale udało się. To, co w sporcie jest najważniejsze, walczyliśmy do końca i było to zwieńczone awansem do klasy okręgowej. Wszyscy kibice wspominają ten wspaniały mecz w Syrenii, który można powiedzieć, że chyba był jednym z w tym 75-leciu z jednym z najciekawszych i najwspanialszych meczy. Nie wiem, bo nie było mnie tu w innych latach, ale wszyscy mówią, że był świetny, więc muszę przyznać rację. Kibice dopisali wtedy? No nie tylko nasi, no bo kibiców było mnóstwo. Powiem szczerze, od czasów gry w Naprzodzie Redutowy nie widziałem tylu kibiców na boisku, na stadionie, można powiedzieć już. Trzeba powiedzieć, że atmosfera w Syrenii oraz oprawa była znakomita. No tak, nasi kibice miejscowych, no oraz wszyscy ciekawscy, którzy chcieli zobaczyć tą potyczkę, dopisali. No tym bardziej, że pierwszy mecz u nas pokazywał, że faworytem są gospodarze, czyli Naprzód Syrenia. No, myślę, że ludzie z ciekawości przyszli zobaczyć, ile Syrenia wygra z Dębem Gaszowice. No niestety nie udało im się, z przykrością, bo tam też była rocznica trochę wyższa, bo stulecia klubu, trochę im pokrzyżowaliśmy plany. No, żałuję, no, ale cieszyliśmy się, że nam się udało. Czy ten sukces i oprawa tego ostatniego meczu zostanie zapisana w historii Twojej gry w piłkę, trenerki? No przeżywałem kilka razy, nie mówię, że dużo razy, bo wiadomo, że to bym był może nieskromny, ale przeżywałem parę razy awanse, no ale ten chyba był taki najbardziej ekscytujący, bo w takich warunkach. Tak. W tym minionym roku miałeś okazję uczestniczyć również w takim niespotykanym wydarzeniu, bo przypuszczam, że to był Twój pierwszy taka możliwość wystąpienia w teledysku klubowym. No człowiek napotyka na swojej drodze różne rzeczy, różne sytuacje. Nie ukrywam, że w teledysku brałem udział pierwszy raz. Cieszę się, że mogłem w nim być, no bo z Dębem Gaszowice jestem związany od nastu lat, bo 2010 roku, tam byłem pierwszy raz tutaj trenerem, nie było nigdy takich wydarzeń, takich sytuacji. No i cieszę się, że wszystko wyszło i nie przeszkadzałem tam w tym teledysku. Dziś zrób coś, czego innym się nie chce, a jutro będziesz miał to, czego inni pragną. I tak, dziadku, jest tylko jeden sposób, aby uzyskać sukces. Dać z siebie wszystko. Kocham Cię, Tobie serce oddam swe.
koniec czerwca uwięcznialiśmy imprezą związaną z obchodami 75-lecia. Zarząd postarał się. Jak ty to oceniasz? Co do tej imprezy okolicznościowej, no chyba żaden tutaj z kibiców czy tam ludzi, że tak powiem, znowu ciekawskich, nie mają nic do zarzucenia, no bo było to przygotowane impreza na wysokim poziomie, no i wszyscy chyba byli zadowoleni, do każdego było coś i myślę sobie, że nikt, nawet ci, którzy może niezbyt są za dębem Gaszowice, nie mogli nic powiedzieć, no byli zadowoleni wszyscy. Dokładnie. Przyszedł czas odpoczynku, przerwa wakacyjna i przygotowania do nowej rundy, tym razem w klasie okręgowej. Nastawienie było bardzo pozytywne. Jak oceniasz tą rundę? Awans do klasy okręgowej to jest kolejny krok w rozwoju tego klubu, tych zawodników, którzy akurat mieli możliwość grać w tej klasie tej okręgowej. Myślę sobie, że wszyscy wiedzieli, że nie będzie łatwo. Przeskok jest ogromny. W klasie okręgowej są drużyny, które można powiedzieć przewyższały już chociażby kadrowo nas, więc dążyliśmy do tego, żeby gdzieś się tam wzmocnić, żeby po prostu nie podpaść w tej lidze. No niestety jak sama historia pokazała, nie było łatwo. Tych powodów do radości było mało. Było to spowodowane niejednokrotnie małymi detalami, niuansami, które nie pozwalały nam wygrać tych rozgrywek, tych meczów, ale ja uważam dalej, że gra w tej klasie okręgowej, w tej grupie pozwala tym chłopakom, którzy tutaj przychodzą na boisko w Gaszowicach, na piecach tutaj, że po prostu będą się dalej rozwijać. Jest to dla nich tak samo lekcja, dla mnie lekcja, dla zarządu lekcja, dla wszystkich, którzy tu przychodzą, żeby zobaczyli, ile jeszcze nas pracy czeka. Dokładnie. Wyniki spowodowały również to, że na trybunach zaczęło się znacznie mniej kibiców pokazywać i apelujemy z tej strony, ze studia, wróćcie, pomóżcie, kibicujcie. No, tak to zazwyczaj jest. No, każdy kibic piłki nożnej gdzieś tam obserwuje to na różnych stadionach, że jak jest dobrze, no to są trybuny pełne, jak jest trochę gorzej, tych mniej tych kibiców, którzy mniej gdzieś tam są zaangażowani w kibicowanie, jest to znacznie mniej później. Wynika to z tego, że po prostu każdy kibic chce oglądać wygrane mecze swojej drużyny, a nie patrzeć na porażki. Ja jednocześnie też twierdzę, że przyjaciół poznaje się w biedzie i też apeluję, przychodźcie, pokazujcie nam, że nas wspieracie i że też chcecie, żeby ta drużyna dalej grała w tej wyższej klasie okręgowej, bo jest w tym momencie, te mecze są lepsze, atrakcyjniejsze i na pewno na wysokim poziomie. Krzysiu, okres zimowy, przygotowawczy, początek 2023. W styczniu rozpocząłeś na obiektach klubowych. Jakie plany, jak to się odbywa? Co do pierwszego meczu ligowego? No, zaczęliśmy stosunkowo szybciej niż zazwyczaj tu w Gaszowicach, ale i tak nie za szybko, patrząc na inne zespoły. 19 stycznia rozpoczęliśmy pierwszy trening na obiektach to klubowe, jak mówisz, na sali w Gaszowicach. Był pierwszy trening, spotkaliśmy się z myślą po prostu odbudowy naszych możliwości fizycznych, kondycyjnych.
w styczniu 4 treningi w tygodniu. Myślę sobie, zważywszy, że ten czwarty to jest sparing, no to myślę sobie, że jest to gdzieś tam, daje nadzieję, że chłopcy wrócą do dyspozycji nie tyle z jesieni, co do lepszej, bo o to mi chodzi, żeby gdzieś wzmocnić tych chłopaków na tyle, żeby dominowali fizycznie i kondycyjnie na boisku, bo wiemy, że w amatorskim sporcie liczy się dobre przygotowanie fizyczne i kondycyjne, walory i tam detale sportowe, to jest później wiadomo, że inny etap, ale musisz być dobrze przygotowany kondycyjnie, fizycznie. Jak kadra? Co do kadry, zasadność pozyskania nowych zawodników w rundzie na rundę wiosenną jest bezzasadna, więc nie czynimy żadnych kroków w tym kierunku. Jednocześnie pożegnaliśmy się z Arkiem Suchińskim, który ze względu gdzieś tam na pracę swoją, którą wykonuje, poprosił nas o danie zgody, o odejście. Dziękujemy Arkowi za wkład w te mecze, które u nas rozegrał, i życzymy mu powodzenia w nowym klubie, bodajże Ruch Stanowice, i życzymy mu dalszego rozwoju sportowego. Krzysiu, mecze sparingowe. Co planujesz? Który mecz sparingowy do Ciebie będzie bardzo ważny? Który da Ci już mniej więcej oblicze składu na nową rundę? Mamy w planach rozegrać 7 sparingów, wszystkie 7 sparingów z drużynami, które znamy. Nie ukrywam, że gdzieś tam ten plan sparingowy układany jest zawsze podobnie. Szukam drużyn charakternych, które pozwolą nam też się rozwijać i szukać rozwiązań, które w lidze pomogą nam wygrywać mecz. Nie ukrywam, że te drużyny nie są przypadkowe, chociaż jest jeden mały dodatek, drużyna z Miechowic, z bodajże katowickiej klasy okręgowej, która z aspiracjami na grę w czwartej lidze będzie dla nas takim wyznacznikiem tego, gdzie jesteśmy. Gdzie jesteśmy, nie ukrywam, że tu kolega, nasz zawodnik Przemek, złapał kontakt z drużyną z Miechowic i cieszę się bardzo, bo to jest taki dla nas egzotyczny sparing. Pierwszy raz będziemy się kontaktować z drużyną z katowickiej okręgówki i pokażę, w którym miejscu jesteśmy. No i po sparingach przyjdzie czas na pierwszy mecz rundy wiosennej. Jak tą rundę wiosenną widzisz? Co zakładasz? Z jakimi nadziejami? Ja mam nadzieję, że runda wiosenna będzie szczęśliwa dla nas. Podchodzę do tej rundy optymistycznie, z nadzieją uzyskania celu, jakie wszyscy sobie tu zakładamy. Przekazałem moim zawodnikom na treningu, do czego zmierzam ja, do czego zmierza klub, i mam nadzieję, że wszyscy chłopcy, którzy przychodzą na te treningi, przykładają się solidnie do wykonywanych czynności. Też mają po prostu nadzieję i wierzą w to. Wiara jest najważniejsza w tym momencie, że uda nam się utrzymać w tej lidze, choć nie ukrywam, sytuacja jest ciężka, bo po prostu przeciwnicy w tej grupie naprawdę są wymagający. My nie składamy tutaj broni, chcemy po prostu zaskoczyć wszystkich. Od pierwszego meczu rundy wiosennej, oczywiście, jeżeli warunki pogodowe gdzieś tam nie pokrzyżują, bo aura jest różna nawet w marcu, będziemy starać się tu
przegrzebać wszystkie boiska, wszystkie płyty, wszystkie murawy na klasie okręgowej, żeby osiągnąć wymarzony cel, jak w tamtym roku był awans z 6 miejsca po rundzie jesiennej, tak teraz z ostatniego miejsca chcemy wyskoczyć na pozycję, która da nam gwarancję utrzymania. Czy to będzie 12, czy 13, czy tam 10 miejsce, bo to różnie bywa, wszystko uzależnione jest od spadków z wyższych lig. Będziemy się starać tak zrobić, żeby utrzymać się w klasie okręgowej. Krzysiu, drużyna rezerw. Czy widzisz potencjał w tej drużynie, że jest w stanie wzmocnić w trudnej sytuacji kadrowej, gdyby się takie coś zdarzyło, pierwszy zespół? Czy są jakieś indywidualności, na których ty cały czas rękę trzymasz i w razie potrzeby możesz na nich liczyć? No jak historia pokazała, oczywiście, że tak, nazwiska, które pojawiają się w klasie C, czyli w rezerwach naszych, to są nazwiska, które też mają przeszłość w gry w wyższych klasach rozgrywkowych, a jednocześnie są to jeszcze na tyle czynni zawodnicy, że są w stanie pomóc. Chodzą chłopcy nawet do mnie tam na treningi, widzę ich dyspozycję, ich zaangażowanie i na pewno te osoby, które się tam pokazują na tych treningach, będą w kręgu zainteresowania moich, a być może kogoś innego jeszcze. No zobaczymy, jak to będzie. No, tajemniczo powiedziałeś kogoś innego. No bo to rozwinął temat. O co tutaj chodzi? No, jak to w życiu bywa, nie zawsze wychodzi to jednej osobie. Czasami potrzeba jest wsparcia. Liczę tu w tym momencie, że mi pomożesz. No cóż, ja ci wiesz, że na mnie zawsze możesz liczyć. Wiesz, że zarząd i wszyscy dali ci twardą rękę, że jesteś bezpieczny. I chcę współpracować z tobą w dalszym okresie trenowania twojego i prowadzenia zespołu. A powiedz, a jak ty zaopatrujesz się obecnie na to, żeby wrócić do drużyny rezerw? Co najmniej, bo nie wiem, czy nawet nie do pierwszego zespołu. No nie ukrywam, bo widzę, że jesteś w gazie już. Nie ukrywam, że też gdzieś tam mój duch sportowy jeszcze gdzieś tam nie wygasł. Zacząłem znowu trenować. Mam nadzieję, że moje zdrowie mi dopisze i w ramach, jakby to powiedzieć, dobrej współpracy z tobą będę wspierał drużynę rezerw, a co do gry w pierwszej drużynie, no myślę sobie, że jestem już za słaby. No, nie całkiem, moje zdanie jest zupełnie inne, obserwatorów również, ale skoro tak myślisz, że ja znam twój duch waleczności, także to tak tylko przed kamerą powiedziałeś, że za słaby, ale my wiemy co innego. Krzysiu, bardzo dziękuję ci, że zagościłeś ponownie, bo to już jest któryś twój występ w programie Gaszowicka Piłka, ale myślę, że kibice trochę się ciekawostek dowiedzieli z twojej wypowiedzi. No i czegoś ci można życzyć. Sukcesów, utrzymania i dobrej kondycji i dobrej postawy na boisku jeszcze w twojej osobie. Dziękuję bardzo i liczę, że wszyscy nas będą wspierać i moją osobę. Jestem mocno zaangażowany w życie gaszowickiej piłki. Cieszę się, że jestem kolejny raz w tym programie. Nie czuję się gwiazdą, czuję się tylko, jakby to powiedzieć, osobą wypytywaną przez tak jest, udzielającą odpowiedzi, oby takich pełnych, oby wszyscy zrozumieli, o co mi chodzi i cieszę się bardzo, że jestem w tym programie. My z tego miejsca w imieniu zarządu również chcemy bardzo podziękować Arkowi Suchińskiemu za występ w rundzie jesiennej w naszym zespole. Mamy nadzieję, że jak się mu poukłada praca, jeszcze wróci do naszego klubu i będzie zdobywał kolejne bramki, bo musimy tutaj zaznaczyć, że Arek uczestniczył w prawie wszystkich golach zdobytych przez Dąb. No, nie wiem, akurat te statystyki tutaj podpowiadają, no, asystował, strzelał gole. No, przykro mi bardzo, że tak to wyszło, no ale no taki jest sport. No. Życzymy mu powodzenia. Ja wiem, być może do niego to niższa klasa rozgrywkowa nie jest odpowiednim miejscem, ale,
ale tak zdecydował, tak wybrał, chce pomóc tamtej drużynie w awansie do klasy okręgowej, więc życzymy mu powodzenia. Również, Arku, życzymy Ci powodzenia. Drodzy widzowie, kolejny program gaszowickiej piłki będzie wyjątkowy. Z 26 lutego organizujemy pod patronatem wójta gminy Pawła Bugdola turniej halowy, w którym planujemy, że wystąpi 16 zespołów. W następnym programie, to gdzieś koło 20 lutego, będzie transmisja gaszowickiej piłki live z losowania drużyn do poszczególnych grup. Także śledźcie naszego Facebooka, na bieżąco informacje będą tam pokazywane. No i zapraszamy na kolejny program gaszowickiej piłki. Dziękujemy za uwagę. Dziękuję.